pokoje w Juchasie zarezerwował? Kreślam pana Romka, pan Tadek wódeczka na drogę. Jest. Pan Bodek wykombinować 3 pary nart. No tu nie wiem, pani Basiu, nie dzwonił pan Bodek. Stawiam znak zapytania. Panna Basia dopożyczyć 1250 zł, zaraz patrzę, to się dowiemy. Pan Janek bilety sypialne. O. Też są, ale ja mam kłopot. Zaraz, a co pani ma? Aha, pani ma organizacja wyjazdu. Nie, to pani organizacja wyjazdu. No fakta, pani? Ekipunek, właśnie mam kłopot. No znów mi pani pomyliła, no jeszcze raz. No. Będzie zbierać kwiaty, będzie się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. I ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jasminowe drzewa. Sami wszystkie będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, a słońce z pomarańczy twoje dłonie składać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. I ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały nocą sierpniową wiatry strojone barwą. Śpiewały bez końca. Będziesz miała imię jak wiosenna burza. Będziesz miała miłość jak jesienna burza. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Śpiewa. No nie mówiłem? Ładne to nawet, ale słowa trudno zapamiętać. No, ale panie, to znam na pamięć, panie Romeczko, wczoraj mnie tak śpiewa. Bez przerwy? Nie, no z przerwami poje trochę i znowu śpiewa. I pomyśleć, proszę pana, to na same święta się zwalił, no. A może jednak do wieczora wyjedzie, no, ale skądże? Mówił, że na całe święta. Kuzynostwo zresztą pisali, żeby się nie wdają. No to nasze Zakopane się śpiewa. No, ale panie kochany, formalnie się nie popłakałem. Jak te bilety w Orbisie kupowałem, to całą noc stałem. A jak miałem je sprzedawać, to mi łzy, panie Zosu, tak, dziękuję. Jeszcze mielibyśmy wszystko z głowy, proszę pana, panie. Zakupy, wydatki, pieniądze. Wszystko jeszcze nie wiadomo, proszę pana, to taki z Krakowa lubi. To co każdy. To co każdy, a pan wie, jak oni w Krakowie mówią na Napoleonkę? Na Napoleonkę? No, na Napoleonkę. Bonapartówka? Ale gdzie tam, no myśl pan, panie Romeczku, myśl pan. No. Korsykanka? No, myśl pan. Kremówka mówią pan. Kremówka na ciastko? Na ciastko kremówka. A na jagody jak mówią, proszę pana? Jeżyny? Nie, niech pan myśli chwileczkę, no. No, borówki mówią, a na borówki jak mówią? Na borówki to wstyd powiedzieć, jak mówią, mrusznica. A to oni w ogóle jakby nie mają? A widać tego, że nie mają, proszę pana. Co tam? Co tam znowu się? Dzień dobry. No to kretyn z tego pana Bodka, panie Janeczku, niech pan pomoże. Pionowo mówię, nie? Ty to nie zapił, no. To ja się... Tymi nartami uszarpałem w delikatesach, zarobiłem rabalu, daj pan spokój. To ty nie do delikatesów. Wziąłem trochę wódeczki na drogę. Na drogę. Umią jodły na górę. Chciałem panu powiedzieć, no? Że z drogi, z wyjazdu to w ogóle nic się panie zadaje. Żarty, zwycza pan, panie Bodzie. Nie żarty, właśnie kuzynek mi to na święta same zwalił i tam śpiewa. Nie jedziemy? Nie jedziemy, panie, nie jedziemy, panie Tadeczku, no nie jedziemy. Jaki kuzynek? No skąd? Z Krakowa. Krakow. Przyjechał. Panie Janeczku. Tak. Żebym ja mieszkał w Krakowie, to mi się na krok nie ruszył z Zakopanego. No na święta przyjechał do Warszawy. Pan by się nie nadawał do mieszkania w Krakowie. No niby dlaczego?
Pan się nie gniewa, panie Tadzie, ale Krakowie ludzie to bardzo zwykle. No kretny z tego pana Bodka. Nie, nie, no ale ja nie w tym sensie, tylko chodzi mi o to po prostu, że oni tak grzecznie żyją na odczyty, chodzą, pan chodzi na odczyty, pan Tadzie. Ale jakie odczyty, pan? No różne, o wszystkim. No żebym miał czas. A oni mają. No, bo, o, bo nie są stołecznym miastem. Ale byli. A poza tym, co pan ma z tego, że pan mieszka w Turcji? No to żartuje pan. Nie, no dobrze, dobrze, ale co pan ma z tego, że pan mieszka w Warszawie? No jak to co mam? No, teatry mam, kina mam, mam odczyty, mam występy artystów zagranicznych. Oni też mają. Też mają. A ministerstwo? A rząd? Rządzie jest jeden z Krakowa. A tak, pan Motyka. Tak, artyści, Kolubek przyjechał z Krakowa. Kolubek? Tak, zasada jest Krakowa. No więc niech pan mi teraz powie, co pan ma z tego, że pan mieszka w Warszawie. No wie pan, no, no stare miasto, mam Wisłę szerszą. Tak, no Wisłą to zgoda, jestem starym miastem, to jest pan zasługą, panie Tomeniku. No to za tym. Nie. Ja panu tylko opowiem tylko taką historię, proszę pana, prasa o tym donosiła. Więc proszę pana, idzie w Krakowie po ulicy jeden pan starszy taki mężczyzna, on pochyla się, wie pan, i co on znajduje? Dwa dukaty. Tak. A skąd one się tam wzięły? Normalnie leżały. I to dobre 300 lat. Tak. O czym to świadczy? Niech się pan skupi, panie Netku, niech się pan skupi. No o czym to świadczy? O starej kulturze. Ja, o starej kulturze to świadczy. No pardon, w Warszawie nie do pomyślenia. Tak. Nie do pomyślenia. A proszę pana, o moich kuzynostwach w Krakowie. Od tego? No, no, od tego? Ja i był skład, panie to, dynku, no. Od tego to meble stoją w tym samym miejscu, co przed wojną. A tam nie odnawiali. Dlaczego? Odnawiali. Tylko postawili z powrotem to samo miejsce. Prawie boski, ile po wojnie mieszkań zmieniałem. W 45 zatrzymałem się w pokoiku na ulicy Brzeskiej, a potem dostałem taki pokoik przy jednej rodzinie na Targowej, a potem to mieszkałem w domu do rozbiórki na Żelaznych, a potem przyniosłem się do kołchozu w Alejach, no a potem to mieszkaliśmy we Włochach u teściu, szlak nie trafił do tej dojazdy, no a potem jakoś mi się rozwiedli, no to nie, żona dostała najpierw ten pokoik kwaterunkowy na Muranowie, no a potem jakieś mi się rozwiedli, to chyba rozgląd na tę lokatorkę. No a w końcu w jednej spółdzielni, no ale prezes zrobił jakiś numer, no wsadzili go. A ja z nim piszę. Panie Romeczku, co pan? Życiorys pan nam opowiada. Streszcza. Każdy to zna. Proszę pana, w Krakowie to pan mieszkał na tym samym mieszkaniu od Cebolny. Dziwne miasto. No, to ale w ogóle tam było bardzo dużo wybitnych jednostek. Matejko, Wyspiański. Wyspiański, ten przede wszystkim. No, Wyspiański mówię. No właśnie. No a pamiętam to jego wesele. Daj pan spokój, to trzeba mieć pomysł. No, pomysł, to normalnie. Kolega się żenił literat i ja czytałem o tym. I on, proszę pana, był na tym weselu i wszystko zapisał. Całe wesele to, proszę pana, zwiast stał. Podobno. A duchy? No, duchy, właśnie. Duchy. Duchy? No duchy to on nie wymyślił, prawda? I z tego, wie pan, zrobiła się taka metafora. Od Warszawy do Krakowa coraz krótsza droga. Coraz krótsza droga, chociaż różny wciąż od... Chcesz linia Ady, z góry spada stary hejnał, a ludność powiada ci, że... Nie masz paniaka nad Krakowiaka, nie straszna jemu żadna heca ani graka. Nie masz paniaka nad Krakowiaka, takiemu każda da buziaka albo dwa. Krakowa do Warszawy coraz krótsza droga, coraz krótsza droga, chociaż różny wciąż obyczaj i nie taka mowa, i nie taka mowa, zwłaszcza gdy się wyprawisz pojazdem ruchomym, już od rana się znajdziesz w pejzażu znajomym. Wielkie place i pałace, stolica wiadomo, no nie. Jaka praca, takie płace, a ludność powiada ci, że... Albośmy do niczego, zwłaszcza na pierwszego, zwłaszcza na pierwszego, i do tańca, i do pracy, bracia warszawiacy. Choć Warszawa woli czystą, Kraków zaś czystości, Kraków zaś czystości, to Warszawa panny kocha, Kraków oszczędności. To Warszawa panny kocha, Kraków oszczędności. Chociaż
chociaż coraz krótsza droga. Charaktery trudne, charaktery trudne. Tylko w pieśniach ręce podał stary Kaźmy trudne. Nie masz cwaniaka na krakowiaka. Nie straszna jemu żadna heca ani draka. Nie masz cwaniaka na krakowiaka. Takiemu każda da buziaka albo dwa. Albo śmytko do niczego, do niczego, do niczego. Zwłaszcza na pierwszego, zwłaszcza na pierwszego. Bez i do tańca, i do pracy, bracia warszawiacy. Hej! Dwa skafandry, siedem plecaków już nie. Pani Krysiu, nie pamięta pani, co to jest 178 centymetrów? 178? Tak, 178. No. Nie pan nie wie. Ja nie wiem, czy to są nogi pana Janka, czy pan Romek w pasie i z nimi mam kłopot. No pożyczałam 10 par spodni i żadne nie pasują. Niech pani coś wymyśli. No zaraz, no jeżeli wyjazd, no to trzeba przedłużyć do czwartku, jeżeli się szybko zorganizuje. Pani Basiu, trzeba tylko pamiętać koniecznie kluczyk do koncert pan Tadek. Tak, tak. Nie. Dobrze mówię, do czwartku, do czwartku, do czwartku. Przedłużyć kluczyk do koncert, nie, od kostki w dół i będzie pasowało. Jeszcze dwie pary skarpy, to tak. Wszystko. No nie wszystko przecież. Ja nie mam pana Janka w barach. Ile on może mieć? Tyle? No tyle. To? Może mieć. Tyle. To nie będzie pasowało. To niech pani doda. To znowu wyszło 178. No to trzeba lecieć i zmierzyć. A może jest rozebrany albo się kąpie. Rozebrany? Nie, pani Basiu, ktoś u niego śpi. Gdy zabrakło ci uśmiechu, miałem dla ciebie wiersz bez sensu, garść orzechów. Miałem wtedy, gdy zabrakło ci uśmiechu. Gdy zabrakło w tobie grzechu, miałem wtedy blask świeczników w cichym zmierzchu. Miałem wtedy, gdy zabrakło w tobie grzechu. Kiedyś przyszedł taki bal, bal na tysiąc par, zapomniany. W białej sali taniec twój był tak nieśmiały, że orkiestra spojrzała i umilkły fortepiany. Miałaś wiele swych uśmiechów, tak potrzebnych, tak mili. Tam-da-ti-ram-da, tam-da-ti-ram-da. Miałaś wiele swych uśmiechów, tak potrzebnych, tak mili. Tych z ogrodów dziecinnych, kolorowych motyli. Gdy zabrakło sukni białej, dałem ci inną. Nawet księżna pani na skale nigdy nie miała drugiej sukni tak wspaniałej. Gdy zabrakło już klejnotów, dałem korale do odcieni aksamitu. Miałem korale, gdy zabrakło ci klejnotu. Kiedyś przyszedł taki bal, bal na tysiąc par, wspominany. Moja droga, taniec twój był taki śmiały, aż orkiestra.
Ta spojrzała i umilkły fortepiany i zabrakło już uśmiechów z tamtej chwili. Tam da ti dam ta, tam da ti dam ta. I zabrakło już uśmiechów z tamtej chwili. Czy instrument niestrojny? Czyżby muzyk się mylił? Ale ja jestem zupełnie spokojny, bo ja się teraz tym, przepraszam, to mi za to wszystko zgrudzi, proszę, pójdę w taki do 35 złotych, 5 paczek, sardynki, 3 paczki, proszę, makrela, oleju, jedna paczka, pomidora, dwie paczki, te nie, też jedna, proszę bardzo, sardynki, tu są sardynki, tomat, kompot, kurwa, bulgara, kurdziuala, tu są pasztety z króla, spokój, jaki spokój, jaki spokój, a tu jeszcze, i tak, proszę bardzo, tu jest pumpernikiel, tu są fragile, o, jeszcze 3 kartony flaków, tak było w spisie, pytam się pana, tak było? No nie, się proszę pana. Święta i do... święta się będę puszkami odżywiał. Święta się będę puszkami odżywiał. Nie, tak? Nie będzie się pan zrobił. No, więc... puszkami do zakopanego, wie pan, może pan nie nic, moje. Ja od dziecka, od górach masz od dziecka, nigdy tam nie byłem. Ja wiem, panie bo no, faktycznie za dużo pan tego świństwa nachalał. Dobra, ja mu to wszystko w gardło odpachnie, nie przepraszam. Ja proszę o spokój. To jest dziecko. Ale co dziecko pan dziecka mi wszystkim do wojska brał i by się skończyło. Do wojska za to. No to kredyt z tego pana wodka, no przecież ich biorą. No, bardzo dobrze, że ich biorą, bardzo dobrze właśnie, że ich biorą. Dobrze, niech ich biorą, tak jest, bardzo dobrze. Niech ich biorą, niech wszystkich robot świata, co oni tam robią. Tak. No zobaczcie, proszę. Oczywiście. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam go w wojsku. No, dlaczego? Robcie, no niech się panu przyjdzie. No. Faktycznie. No, faktycznie. Co faktycznie, do wojska pan ma na każdy się nadaje. Ja na przykład w wojsku urosłem 2 centymetry. A ja nie. No i dobrze. No panie Janeczku, ja mam kłopot z pana Baranki. Czy mogę zmierzyć? Tak, proszę. Wojsko bardzo rozwija, pan Wojtek ma rację. Wyrabia koleżeństwo. Dyscyplinę. W ogóle uczy życia. Ja na przykład w wojsku byłem higienistą. Sprawdzałem wszystkim czystość. O, wstydziłby się tu, panie tato. Ale najważniejsze jest koleżeństwo. I to zostaje na całe życie. No. A my z panem Jankiem to niby skąd się znamy. No. Chcesz powiedzieć, proszę pana, szósta kompania. Ona! Biła wianki, rzucała je do parującej wody. Biła wianki, rzucała je do wody. A gdy ona nad Wisłą te wianki biła, przyszedł do niej żołnierzyk młody. A gdy ona nad Wisłą te wianki biła, przyszedł do niej żołnierzyk młody. Miła, ach miła, chodź ze siedemdziesiąt i 20 to jest 790 i 5 to jest 795. Chyba więcej nie będzie. No nie, nie. Mam obiecane jednych państwa 200, pani Ozarynie. Tam 150 razem będzie sobie 5. No i jak jeszcze podwoję to? Czyży pani znów ktoś śpiewał pana Janka? Taki to chciał. No to jest to 27. Miła wianka, nie przeszkadzaj. Ja się nie wyrobię, że z tym pieniędzmi zaczęłam. Godziny mamy odjazd, a ja miałam wczoraj 1000 złotych, dzisiaj już mam minut. A gdzie jest pani Basia i co z naszymi nartami? A, narty kombinuje pan Wodek, a pani Basia stroje narciarskie i plecaki właśnie poszła mierzyć tady. A to co, pani Basiu, nie wie pani, co to jest 187? Nie. A może ja pomyliłam, a może 178? To 78? Nie, to też nie wiem. Pani Basia też nie wie. To ja zadzwonię do pani Rozmaryny. Tak. I udało się z tym wiernym żołnierzem we świat. I udało się z tym wiernym we świat. I udało się z tym wiernym żołnierzem we świat. I udało się z tym wiernym we świat. Czy możemy prosić o trochę ciszy? Tak można, przecież my tutaj śpiewamy. Miła wianki rzucała je do parującej wody. Miła wianki rzucała je do wody. Pewien was, Belkanta ex król, poczuł raz w
frustrację i ból, że już dziś, co za wstyd, nie zachwyca się nim nikt. Lecz ten pas, nie każdy to wie, mówić pas, nie myślał o nie, walczyć ją i niby lew, by świat wielbił jego śpiew. Ludzie, co nie odróżniali lat palowych od laskali, przerażeni przystawali, słuchając jak was, patyty co dzień raz po raz, bel canto doskonali. Mija czas w czekaniu na cud, a nasz bas mizerniał i chudł, ale wciąż, co za wstyd, nie zachwycał się nim nikt. Aż się raz odmienił spraw bieg, z nieba zszedł, uczyli i rzekł, po cóż cię trafia szlak, spróbuj basie śpiewać tak. Ludzie, co nie odróżniali lat palowych od laskali, zachwyceni przystawali. A potem powsiód patyty stworzyli pan klub i piano w nim śpiewali. Dociera do mas, czasami trzeba piano. Tak, trzeba przyznać, że szczeniaki lepiej śpiewają. Rozśpiewane pokolenie. A, jeszcze ich do tego śpiewania namawiają. Kto namawia? No wszyscy, radio, telewizja, prywatni. A to jest bardzo ważne i głębokie posunięcie. Ile można uzyskać przez piosenkę? W dewizach? No w dewizach też, bo to jest, proszę pana, wielki przemysł, ale ja mówię o tym, że nie chodzi w tej chwili raczej o zyski, że tak się wyrażę, natury moralnej. Do widzenia, pan Lopatrzewicz. Panie Janku, to nasze panie nie wiedzą, że z wyjazdu niki? No. Wie pan, tak się cieszą biedulki, że nie miałam serca im o tym powiedzieć. Ja mówię o tym, ile można uzyskać przez piosenkę. Można nauczyć wychowania obywatelskiego, nawet więcej, historii. No zwykła piosenka, niby nic, a ile uczy. Przyjdę do ciebie, niebie skoka, zna pan to? Melodię, zasłużnie za bardzo, bo oni niewyraźnie śpiewają. A ja się raz słuchałem. No i co? To niech pan posłucha. Ta niebie skoka tak śpiewa. Bo moje oczy są granatowe, bo w moich oczach granatów pęk, proszę pana. Które mi kiedyś dziad mój zostawił, żebym nie wiedział, co znaczy lęk, proszę pana. Pięknie powiedziała. Zaraz, ja nie bardzo rozumiem. To ta niebieskoka ma granatów pęk? Tak, proszę pana, bo i dziad zostawił, gdy rozstrzelany był każdy dzień. Pięknie powiedziane. Tak, chwileczkę, panie Romeczku. Czy pan takie rzeczy opowiada? W sensie się kupy nie trzyma. Tak, tak. A to niech pan napisze lepiej. Żeby był problem, proszę pana, żeby było trochę historii i żeby to wszystko razem się z muzyką złożyło. Ja rozumiem, to jest zadanie bardzo trudne, ale jak powie pan Bauera, że dziad zostawił granaty w oku? Komu tam? Komu? No to nie bez kopy. Przecież ona ma granatowe oczy. Nie, to nie ona, on. Jaki on? Tam nie ma żadnego jego, tam jest wyraźnie powiedziane, przyjdę do ciebie niebieskoka. Ona, rozumie pan, ona. No zaraz, ale kto to mówi? Ona mówi, żebym nie wiedział, co znaczy lęk. Nie, to mówi dziad. Nie. Dziad zostawił pęk granatu. Zaraz, to kto ma wiedzieć, co znaczy lęk? No to nie bez kołka. Nie, chłopiec, który ma do niej przyjść. Do kogo? No, do niebieskoki, co? A nieważne, kto do kogo, ale ważne, że coś wnosi. No właśnie. O.
Proszę panów, ja uważam, że to jest bardzo sprytnie napisane. Tyle pomieścić w jednej zwrotce. Walka, miłość, kawałek historii. No tak, tylko proszę pana, jak myśmy śpiewali, to myśmy śpiewali dla przyjemności. A dla przyjemności pan śpiewał Nowa Huta, że ten podstaw. A dlaczego? A dlaczego? Dlaczego? Bardzo ładne piosenki były o Nowej Hucie, na przykład ta. Ludzie ciągle śpiewają o sercu, o miłości, o snach i o psach, że to niby na ślubnym kobiercu, że to szczęście, że uch i że ach, że największa jest radość, gdy młody ze swą młodą połączy swój los. Ja znam inne radości, powody, ja na przykład się cieszę na most. Most, 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 śliczny, dobry, średni, cory. Most, 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 też nie wąski, górnośląski. Jeszcze trochę zaczekaj, będzie trasa uset. Nie zaczekaj, poniekaj, będziesz wnet przez nią szedł. Most, 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 nowa trasa, pierwsza trasa. Most, most, to był świetny film. Mamo, pewnie skarb. Ale gdzie tam skarb? Jak on się tam film nazywa? No przecież mówię skarb. Ale skarb był z Dymsą. Ale skąd? Dymsą był ten drugi. Ale skarb był lepszy. Z szatlarską Duszyńskiego. Ciekawa jestem, co się z nimi dzieje. Czy to prawda, że się rozeszli? Ale skąd widziałam Duszyńskiego dwa dni temu na ulicy? Ale, no... Mam, przygoda na Mariensztacie. Ale skarb był o starówce. Nie, o Endenie. Przecież Endemu wtedy nie było. No właśnie była o tym mowa w tym filmie, że mieli trudności mieszkaniowe. Tak, ja pamiętam, oni mieli takie kłopoty, że to, że dbali o tak, na Muranowie, nie? Muranowa wtedy też nie było. No to właśnie mówię, że to była przygoda na Mariensztacie. W tym mieście codziennie od rana jedziesz, baranie, odbywasz to samo, co krok. Zdumienie, uliczka nieznana, olśnienie, nieznany ci blok. Dziś rano te dłonie dziewczęce mieszały i wachno i piach. Wieczorem olśnieniem w piecistej sukience ładne jest ich, jak ładne jest ich. Jak przygoda to, tylko w Warszawie, w Warszawie. Jak Warszawa to, mają gdy kwitnący. A jak tańczy to, tylko walczyka w Warszawie. A jak walczy to, stanną taką jak ty. Kurzy mówicie, powiedz nam czy widział Warszawę tak piękną jak dziś. Jak przygoda to, tylko w Warszawie, w Warszawie. Jak Warszawa to, z panną taką jak ty. Sara, kim to ja się wtedy kochałam? Spódnice wtedy były długie i nie mogłam kupić porządnej doniczki. A? Ale ja tego nie pamiętam, bo ja byłam mała. O, rzeczywiście! A kto trzymał drugi głos czarnuje? No, nie pamiętam. A, to ja pani przypomnę, panno Krysiu, lala. Dlaczego uczy w nim? Dlaczego płyn jest zły? Dlaczego uczy w nim? Tu raz pani skrzypi, ale za to. Ale za to przy niedzieli, kiedy Jaś ma wolny czas, idzie on do swej anieli i na spacer idą tam. Czas jak serce
panie Janku, no panie Janku, no, no niech mnie pan przypomni, no panie Janku, ja wtedy najbardziej lubiłem. No, ja panie nie Janku. Wiem, panie Romanku, no ja nie wiem, co to było, chórem czy no, solą? No chórem, no nie wiem, no to cośmy tak wtedy na akademiach wizowali, no panie Janku. No nie wiem, Miluśka moja może. No, może i Miluśka. Ale skąd Miluśkę śpiewali w 53 na czasach w Karpaciu? No to nie to, brzydule może. No, no jakie brzydule, brzydule. Ja nie wiem, no. Oj, oj, wiem, to było przy gitarce pana Tadzia. No to dobrze mówię, brzydule, panie Tarku, panie Tadzie, ma pan gitarkę? Naturalnie. Panie Tarku, ma pan gitarkę, Tarku, Tarkę, brzydule. Brzydula? Brzydula i Rudzielec, niby nic, a znaczy wiele, niby nic, a spróbujcie raz być brzydulą tak jak ja. Bo ja mam włosy brzydule, nie miedziane, nie kasztan, nie ma, choć tylko rude, po prostu rude, jak misia skórka latem. Nikt nie pamięta mego imienia, za to brzydule każdy dobrze zna. Od wielu lat już nic się nie zmienia, nawet mój chłopiec nazywa mnie tak. Brzydula i Rudzielec, niby nic, a znaczy wiele, niby nic, a spróbuj raz być brzydulą tak jak ja. Bo ja mam włosy rude, nie miedziane, nie kasztan, nie ma koń, tylko rude, po prostu rude, jak lisia skórka latem. Nie, to jest to nie to, nie to, no skąd, tam to było coś takie, no, takie, no z kopytkami, takie, czekaj, coś pan, o lesie, no. Jak to było z kopytkami? No, z kopytkami. I co? No i o lesie, no panie Janku. A, no to trzeba było od razu tak mówić, chodzi o kobyłkę. O, o kobyłkę. Choć kulawą kobyłkę mam, w lesie błądzę sam, jeżdżę sobie, nie czując nic udręki. Wcale nie jest mi z tym źle, z boku na boku myszę się, kończa w kerwie, podwizu i bełda tak z tej piosenki. Nic nie denerwuje mnie, a kobyłka się cieszy, że jej pospowy brak, z tym parskaniem przyznaję, że tak. Choć kulawą kobyłkę mam, ciągle jestem sam, jeżdżę sobie, nie czując nic udręki. Wcale nie jest mi z tym źle. Znów zaczęli, no łop, łop, łop w tej gitarze, no co to za muzyka dzisiaj, nic nie słychać, to, oj dawniej to były piosenki. Pan Tadziu delikatnie szczypał instrument, reszta śpiewała, a to były czasy. Tak, ale bit musi być taki. A ja w tym nie widzę żadnej sztuki, ani muzykalności, panie Wojtecki. Ja byłem ostatnio z panem Bodkiem na muzykoramie, muszę przyznać, że to nie zła rzecz. O czym? O niczym, oni właśnie po prostu grają i śpiewają. Kto gra i śpiewa? Niemen? Teliosi, Cystersi, Zublersi, Grupa O, na przykład Mira Kubasińska. Kubasińska pierwsze słyszę. No właśnie to jest błąd, że wszyscy się wypowiadają, a nikt nie ma pojęcia. A Kubasińska jest to sporo na pierwsze na dziś. Tak. Ja panu, a Niemen? Ja panu powiem takie zdarzenie. Jeden zespół wyszedł na estradę i go wygwizdali, a drugi jak wyszedł, nie chcieli go wypuścić. Tak było, panie Błotko? A Niemena? No właśnie, a zdawało się, że jednakowo śpiewają, a właśnie tego z Kubasińską nie chcieli pójść. Tak, bo to jest tak, jeden zespół chwyta, a drugi zespół nie chce. No tak. A Niemen? Tak, to jest Kubasińsko, to chwyta. A? On też chwyta. O rany, jak ja go nie lubi. Nie ma pan racji, on bardzo wstrząsa młodzieżą. Ja bym panu powiedzieć, jak on wyjdzie na estradę, to on jest ktoś. Uj, daj pan spokój. Ale on jest ambitny, on nie śpiewa tylko po to, żeby śpiewać. On piosenkę stara się coś włożyć, bo ja wiem, no filozofię wkłada. No i pan zasunął. To zasunął, a dziwny jest ten świat, kto wymyślił. Niemen! No proszę pana, wielki wynalazek. Każdy wie, że świat jest dziwny. No dobrze, ale wpadłby pan na to, żeby o tym zaśpiewać? Nie. I mówi, że mu wstyd za ludzi. A, tak. To jest prawda, że jak ktoś ma coś do powiedzenia, to powie, żeby nie wiem co.
zwykłą gazetę weźmie, proszę pana, i zaśpiewała piosenkę, która wstrząsie społeczeństwo. Tak, nie, no proszę pan, przesadził już tą gazetę. Dlaczego przesadził? Panie Janku, ma pan gazetę? Gazetkę? Tak. O, może być ekspresja. Proszę bardzo. Proszę. Panie Tatku, proszę do gitary. Proszę. No i niech pan teraz uważa. Landiart na tropie szajki. Je, je, je. Zimny marzec to nie bajki. Je, je, je. Alpiniści walczą z małpami. O, o, o. Telebardo przed kamerami. No, no, no. Coraz lepiej w hokeja się gra. Siada, da, 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 siada, da, da, da. Ciotka moja, panienka staruszka, poszła do delikatesów z rana. Oj, dana, dana, dana. Dwaj bliźniacy z Malty dostali się na szpalty, bo przerazili Londyn, a także inne lądy. Choć nie wysocy rangą, na czele stali gangu. Posiedzą sobie 100 lat i będą śpiewać za krak. Nad Białogardem złonie luna. Je, je, je. Wstaw protezę tylko u nas. Je, je, je. Wyścig trojek bliski końca. Ho, ho, ho. A w Bułgarii braknie słońca. No, no, no. Bój o kosmos narasta i drwa. Biała papuszka, nierozłączka, wyplunęła, wyplunęła z rana. Da, na, da, na, da, na. A dwaj bliźniacy z Malty dostali się na szpalty, bo przerazili Londyn, a także inne lądy. Choć nie wysocy rangą, na czele stali gangu. Posiedzą sobie 100 lat i będą śpiewać za krat. Redaguje kolegium, hej! Redaguje kolegium, ha, ha! To bardzo, bardzo szacowna, pouczająca piosenka. Tylko panie Bodeczku, w jakiej sprawie pan to śpiewa? Pan Bodek chciał udowodnić, że jak się chce, to wszystko można zaśpiewać. Aha. A niech pan da tamtą gazetę, ja spróbuję. Proszę. Urząd premiera Wilsona, hej, opublikował w czwartek komunikat zagadawiający, hej! Szabadabada, szabadabada. Dobre. Nie no, tak może dobre. Tylko, panie Romciu, do tego trzeba jeszcze mieć wyczucie stylu młodzieżowego. A pan Tadek młodzieżowiec, a Głepek Marengo. Muzikorama. Ale słucham. Pani Rozmaryna? Tak. O, co się pan wygłupia, mądrana? Znowu pomyłka, nie? 28, 12, 150, 150. O, znowu cisza. Co jest z tym telefonem, nie? Ruszyć się nie ma gdzie. Pani Krysia, a po co pani tyle doniczy? No przepraszam, doniczki moje. Pani Basiu, mój plecak był ten żółty, tak to dobrze. Spodnie szare, spodnie niebieskie, szalik. Doniczka, druga doniczka. Przepraszam, to mój plecak i moja doniczka, pierwsza i druga. Pani Rozmaryna, nareszcie, bo ja w sprawie tych pieniędzy, wie pani, bo dzisiaj jedziemy do Zakopanego, tak. I każdy ma podzielone zadania, tak, tak, na święta, tak. I tak, bardzo się cieszymy. Pan Janek to na przykład kupuje konserwy, a pan Wojtek kupuje konserwy, znaczy się, a pan Janek bilety specjalne. Panno Krysiu, czy miejscówki są? Tak, pan Janek. Tak, pan Janek, bo panna Krysia to prześlicznie zorganizowała, tak. Co? A gdzie my tam śpimy, panna Krysia? Pan Romek Juchacki. Pan Romek Juchacki. Co? Nie, nie, załatwił tylko, tak. A ja dzwonię, bo ja właśnie mam zadanie dopożyczyć 1250 zł i ja już nawet mam dopożyczone przed... No mówiłam nie ruszać! O, tu jest pani Kulka, a tu są Kandahar, nie wiem jeszcze dla kogo. Ile? 350, och, to cudownie, tak.
Najlepiej to to wszystko porozkładać na kupki. To dla kogo? I pani Basiu, to trzeba wszystko zjeść do pana Janka, żeby zapakowali, bo już nie dużo czasu. Pani Krzysiu, to jest 350 i 795. Aha. A jak zaokrąglę do 1100? Zostawcie. Proszę pani, nie mam do tego głowy. A czego pani naprawdę? Ach, no mówiłam nie ruszać. Kuriera w sprawie ogłoszeń nie widziała pani. La, mało takich na ulicy, i jak w każdym żyją mieście, wprost na palcach można zliczyć jeszcze kilku panów, co po prostu nie z okazji świąt jakobyś, lecz na co dzień swoim paniom dają kwiaty doniczkowe, niecięte. No, bo kwiat cięty, co tu mówić, to już nie to. Choć przyjemność innym sprawia wciąż kobietom, ale nie da się porównać z doniczkowym. Z doniczkowym to zupełnie inny ciężar gatunkowy. Przyznacie, jeśli spuścić go swobodnie z pięter paru. No to choćby chłop był goli jak leży. Dobrze. Skąd te dziwne we mnie chęci? Zapytania mnie wam liczne. Odpowiadam, to jest choćby mech fizyczny. A szczególnie ciał spadanie wciąż frapuje mnie na nowo. Co się z ich energią stanie, gdy się zderzą z męską głową? Pytam. Bo jak cięty byśmy pierwszy, lepszy z brzegu, w doświadczeniach tego typu do niczego. Łatki opór wytwarzają dodatkowy, dodatkowy. Spadek wtedy jest, wybaczcie, nietypowy. Zupełnie. A w doniczce skórnych pięter kwiat strącony spada ruchem jednostajnie przyspieszonym. Jak trafię takim kwiatkiem w czubek głowy. W czubek głowy. Świeży chłop mi jest potrzebny w dalszych celach naukowych. W dalszych celach. Panie Antyszko, niepokoi mnie fakt, że z wyjazdu nic nie trwa, a pani nic nie wierzy. Ale jak się cieszą biedulki, proszę pana, no naprawdę nie miałem serca im o tym powiedzieć, nie miałem. Wie pan co? No. To może niech same jadę? O! To znowu jest niemożliwe. Dlaczego? No dlatego, proszę pana, tak, bilety sprzedane, pan Romek odwołał pokoje w Juchacie. No i tak. Więc to niemożliwe jest. Pan mi da to. Jak nie wiem, tato. Proszę. Przepraszam. Już tutaj mam najlepiej porozkładać na kubki. I to będzie gotowe. Tutaj mam zbędne handahary, któryś weźmie. Handahary? Tak, właśnie mówię, że mam zbędne. Zaraz rozkładam. Każdy weźmie po doniczce i w drogę. Pieniądze też nie chcą. Panie Janku, ktoś podobno u pana śpiewa. A właśnie, tak. Pan na Basieńku, zwalił mi się kuzynek z Krakowa na święta. I... Z Krakowa? Tak. My tu, a on... Ale my tam, a on tu... Można powiedzieć, takie małe szałzwam. Tak, ale to właśnie... To bardzo mnie przyjemne. Głupia sprawa jest, tak. Pan na Basieńku. Panie Jasieńka, pan we mnie nic nie widzi. No ja będę pani powiedzieć prawdę, to nie. Mężczyzna to naprawdę jak dziecko. No, jak ja wyglądam w tych spodenkach, co? Który? Ja zapomniałam włożyć. Niech się pani nie denerwuje, mężczyzna nigdy nie widzi stroju kobiety. O, tu się z panem nie zgadzam. Widzi, proszę pana, widzi. Jak kobieta jest szykownie ubrana, to zawsze zauważy. No. Tak, a co pan uważa za ten szyk? To ja uważam za szyk, a ja zaraz pani powiem, proszę pani. Więc kobieta według mnie to powinna być tak ubrana. Na nogach, eleganckie szpileczki. O, tego proszę pana to się
trzech lat nie ma. Ale nie szkodzi, nie szkodzi. Zgodzi się pan ze mną, panie Tadeuszu? Zawsze, zawsze. Jest tam taka chwileczki. Proszę panią, potem tak, pończoszka, pończoszka, nie żadne rajstopy, tylko pończoszka na podwiązkę, normalnie, wie pani, prawda panie Dalenku? Jak znud pan tak. Mówi. Spódniczka na halce. Panie, nie, spódniczka to taka więcej obcisła. Obcisła, ale w talii, pod szerokim czarnym paskiem, proszę pana, a dołem puszczona na halce. Tak. No może być na halce, ale za to bluzeczka obcisła, bluzeczka i z dekoltem. Z dekoltem, tak. Pani Basiu, ja pani powiem, gdyby się pani tak ubrała, to nie byłby mężczyzny, który się na pani nie wypojrzał. Ja to pani mówię. Jako mężczyznę. A miałby pan sumienie mnie wysłać do Zakopanego na szpilkach i w halce z dekoltem? Do Zakopanego, do Zakopanego, w Atrycie, nie no. Ale lekar w Atrycie do mnie bardzo proszę. No i jeśli chodzi o te, o kobiety, to włosy powinny być takie długie. Blond, koniecznie blond. A nic podobnego właśnie. Przeciwnie, bardzo panie, przepraszam pani Basiu, że uśmielam, ale blondynki, przepraszam panie, są złe, nie mają no tego. Przepraszam panią, pani Basiu, temperamentu. No to już się pan zapomina, panie Bosku. Ja nie w tym sensie, tylko chodzi mi o to, że brunetka to jest po prostu, proszę państwa, no, piękna. Tak. Oko czarne, włosy krótsze, można powiedzieć cygane. Mam! Oj, panie, mam! Cały wieczór mnie pomęczy. Odejdę od frunę walizki, spakuję już. Ram ta 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 tam tam ta ram tam ta ta. Oto ja, cały ja. Nie kupuj mi nic nowego, drogiego, ważnego, bo przecież ty wiesz. Ram ta 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 tam tam ta ram tam ta ta. Potrwa to dzień lub dwa, dzień lub dwa, dzień lub dwa. Nie dziw, że o mnie w miasteczku złych plotek jest moc. Co mi tam? Oczy mam czarne i włosy mam czarne jak noc. Co mi tam? Cyganek, cyganek, tak mówią już o mnie na mieście. Tram ta 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 tam tam, tram tam ta tam. A ja już nie wiem sam, jak to tam ze mną jest. Z cygankiem, panowie ślubu nie bierzcie. Tram ta 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 tam ta, tram ta ta ta. Ja wam taki gest, taki gest, taki gest. Chciałabym dziś zatęsknić, pokochać, polubić na wieki na mur. Tram ta 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 tam tam, tram tam tam tam. To ja, cały ja. Chciałabym dziś zaśpiewać, zapłakać, zanucić nie w mol, tylko w nur. Ram ta 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 tam tam, ram tam ta tam. A już po czterech dniach zzywa mnie wielki świat. Nie dziw, że o mnie w miasteczku złych plotków jest moc. Co mi tam? Oczki mam czarne i włoski mam czarne jak noc. Co mi tam? Cyganek, cyganek, tak mówię już o mnie na mieście. Ram tam 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 tam, ram tam tam tam. A ja już nie wiem sam, jak to tam ze mną jest. Z cygankiem, panowie my ślubu nie bierzcie. Panie Jasieńku, panie Jasieńku, co pan, przecież to jest, proszę, marzeńska piosenka. A dlaczego nie wiem? No bo jak tam jest z cygankiem, my ślubu nie bierzcie? No, z cygankiem, znaczy z młodym cygankiem. No wszystko z młodym, czy starym, ale
To pan tak nie może śpiewać, chyba nie może brać mężczyzna z cyganką ślubu. No to kretyn z tego pana Bodka, no jakże ja mam śpiewać? Przecież ja jestem mężczyzną. No, jak ja mam śpiewać? Tak, jak tam jest właśnie z cyganką w ślubu. Ale ja jestem mężczyzną, panie Bodku, pani powie, jak ja mam śpiewać? No niech pan śpiewa co innego w takim razie. Ja właśnie to lubię, proszę pana. To lubię. To mnie męczyło dzisiaj cały dzień. To sobie wspomniałem i to zaśpiewałem, proszę pana. Jak ja to sobie się to zawsze płacę. No coś podobnego. No coś podobnego, no. Tak, proszę pani, tak, proszę pani, na własne oczy widziałam cztery baletnice i kuzyn z Krakowa w cygańskich strojach. A co to pani szuka? Ojej, nic z głupstwem. Zresztą powiem pani, kumiera z prawie ogłoszenia nie widziała. Nie, a coś się stało? Nie, miałam go przed chwilą. Pan Bodek nie dzwonił, nie mogę się jakoś skupić, stale ktoś śpiewa. Wziąć dwie pary rajstop przyjechać. Żadne rajstopy, powiedział wyraźnie. Tak, powiedział wyraźnie, pończochy i halka z szerokim pasem. No przecież się już nie zmieści. Jaki kuzyn z Krakowa? No, przecież ja go nie mam w spisie, tak nie może być w ostatniej chwili kuzyn. No gdzie ja go ulokuję? No zresztą nic nie szkodzi, jedna osoba. Więcej, jedna mniej, niech jedzie, dopisuje. Kuzyn z Krakowa. Po co? Przecież on stamtąd przyjechał. Z Zakopanego? Tak, z Krakowa. No to kuzyna skreślam. Kupiłam na drogę całą masę ciekawej literatury. O, słownik wyrazów bliskoznacznych. Profesora Skorupki, 44, profesora Załuskiego. 44? No. Proszę pani, napisał Adam Mickiewicz. Wiem o tym doskonale. To oni się widocznie pomylili, bo dali 44 Załuskiego. I jeszcze powiedzieli, że to wszyscy czytają takie filmy. To znaczy wszyscy. Ja na przykład raz czytałam w oryginale Mickiewicza i to mi zupełnie wystarczy. Nie będę czytać dwa razy o tym samym. No to co ja mam z tym zrobić? Odnieść i poprosić oryginał. A czego pani tak szuka? Tak. A pani nie wie, co tu zginęło? Nie. Wola Boża. Jezus Maria. Komu? Pan mnie krysi. Przyszła wreszcie wiosna chorza, już ją czułam, już ją rwałam, lecz uciekła wola Boża. Nie wiem, kiedy pewnie spadnie. Włożę byle są na siebie i polecę do kuriera. Tam obwiniać będę ciebie. Hej! Nie przypadła ta cholera. Proszę wpisać pod zgubioną. Wyszła z domu bez śniadania, wola Boża, bardzo skąpa, ślepa, głucha, bez ubrania, czyli nada sobie skąpa. Ja dlatego zmyślam wady, żeby ktoś jej nie przygarnął, bo bez woli nie da rady. Hej, życie swoje widzę czerwone. Rozkłuż Boża moje myśli, chyba już chcę widać, kartkę pocztą do mnie przyszli. Dzwoń się ze mną lub zawitaj. Wolo Boża, przybądź proszę chęć. Lubię cała się w domyśle, lecz coś widać mi zaczyna. Podkusiła ją tak myślę. Hej, inna kołdra. Dziewczynina! Wujku, tyle razy prosiliśmy o ciszę. A mnie zaraz szlak trafi. Cisza w szczelę przykry. Będziemy tu meble w domu przestawiał i gości mi będzie zawstydzał, proszę pani. Straszne rzeczy się wydziwają, proszę pani. Tak. Wczoraj, proszę pani, to tak, dzwonek do drzwi, ja otwieram, a tu stoi dwóch takich, no takich bliźniaków i pianino mi targają do domu. Pianino? Pianino, ja mówię, przepraszam bardzo, ja pianinka nie zamawiałem, że nie, a on ten mówi, niech wujek da spokój, ja zamawiałem z wypożyczalni i do tych takich mówi, proszę panów, może pan jej pozwolą, mówi, do pokoju. Tak. No straszne, jeszcze do tego wszystkiego musiałem tu wszystko zapłacić, proszę pani. Tak.
Grach! A co dzisiaj rano pan robi? Dzisiaj rano? No dzisiaj rano bez przerwy z nim mam te kłopoty. Na przykład dzisiaj rano, proszę pana, to miałem zdjęcia. Czego? Jej, w strojach bigbitowych. W strojach bigbitowych. Oni w doszło jakiś zespół montują. O, niech sobie montują, proszę pana, co chcą. Niech sobie montują. Ja się, proszę pana, w nich nie wtrącam. Tak? Tylko nie znoszę, że mnie ktoś pouczał. Proszę pana, albo miał mnie. Za przypazur. No to jest racja, proszę pana. Ja rozumiem młodzież, dla młodzieży, tak. Z młodzieżą. No ale przecież my też jesteśmy, nie? Żyjemy. No tak, ale z nami się nikt już nie liczy. A to dlaczego? No dlatego, że panie Romku wyleciał na auto. Ani stary, ani młody. Na młodego za stary, a na starego sam młody. Proszę bardzo, ile lat ma pański dyrektor? No to nic ja wiem, no dobrze po 50. No właśnie, a jak się mówi o młodej kadrze, to mówią o panu. Nie, już 10 lat tam pracuję. No właśnie, a dzisiaj młoda kadra liczy 20 parę lat. A to jest fakt, właśnie, do czego to na kierownika przyjęli szczeniaka prosto ze studni? No i na tym właśnie polega problem. Problem czego? No problem tego, że pan jako rocznik, panie Romku, jest spisany na straty. Ja przepraszam, proszę pana, jestem z tego samego rocznika, co kosmonauci. To my, proszę pana, latamy w kosmos. My przeprowadzamy, proszę pana, transplantację. Klos jest jednym z nas. O, no nie no, pan przesadził się, że w okupacji to my byliśmy jeszcze szczeniaki. Nie, ale klos już był, no on jest z tego samego rocznika. Nie wiem. Ja panu wyliczę, proszę pana, bardzo wybitne jednostki. W telewizji, proszę pana, w kulturze, w przemyśle. Na przykład ta. Z tego samego rocznika, no właśnie. A albo ten? Nie, ten jest starszy. A ile lat ma ten, co to mi wyleciał z pamięci? Też 30 parę. No tak jest nas paru, jest. I nikt się z nami nie pieści. Czy myśmy mieli klub o kawiarnia? Czy myśmy mieli Filipinkę? Przepraszam, panie Tadziu, czy pan miał gitarę? Miałem. No, ale nie elektryczną. A fakt. No właśnie, a wyjeżdżał pan z młodości za granicę, teraz pan jeździ. Nie. No ale wtedy też nie wyjeżdżał. A oni w swoim wieku mają to wszystko, czego pan w pana wieku nigdy nie ma. Zapytam się pana wieku. Aha, to znaczy, że jak oni będą w moim wieku, to będą mieli to wszystko, czego ja nie mam w moim wieku. W tym moim wieku. Mało. Czy pan wie, czego oni naprawdę nie mają? Nigdy nie będą mieli. No. Wspomnij. O! Wspomnienia, wspomnienia, też parę smutne dwie. Jak słońca promienie padają w serce me, gdy nagle czasem budzą się w pamięci i w świat stracony znów prowadzą mnie. Kiedy czasem się wspomina, zapomniana ma uliczko, słyszę echo, te odbija mój beztroski niegdyś krok. Czy to w lochę kiedyś śpiewie poznajomą kamieniczkę, by usłyszeć w ciemnej bramie podburzowy gwar i stóp. Czy tam na górze wytęskniony kto? Najdroższy choćby cień człowieka, ale czuję to. Ty dotrzymasz mnie nadzieja w ciężkich chwilach walki biegu, żebym w życiu jeszcze biegł. Bo uliczkę będę to będzie. Jeszcze po jednym i schodzimy do pani. Panno Krysiu? Nie mogę wstać, ciągle nie do tyłu, dziękuję. No to najlepszego. Pół dla nas, pół dla panów. Panienki, do tego. No to lecę. Niech mi pani wleje do ust, bo nie mam ręki. Jak dobrze. Proszę panów, zaraz szlak trafi. Co się stało? Mam, proszę pana, tak. Załatwić bilety, zdzwonić się z domem kultury, zdzwonić się, proszę pana, ze stradą. Ale co się stało? No założyli zespół, jadą, proszę pana, w odjazd. No to fajnie, że dojedziemy do Zakopanego.
W porządku, tylko że to jest niemożliwe, bo tak. Bilety sprzedałem, nie jest tam w okazie odwołane, proszę pana, a wszystkie pieniądze pożyczyłem na rozruch tego zespołu. Tak. O, panie, Trzyna. Przyniosła mi koniak, pół dla panów nadoszczelnego i w drogę. Panie Bocku, no ciepły swaterek, szaliki, po tak szybko, co to za brak organizacji. Nie są kieliszki, panowie, no nie możemy tutaj czekać, że się zbudujemy. Dwie wyszeczki, ciach, może się pani napisze. Ja już po jednym. Brawo, brawo, brawo. Co za kredyt nastawił? No, ty po ciemku. Była bym się zabiła. Proszę mnie przepchnąć. Nie pan przepycha, no. Właśnie to robi. Szybcie wyszli, ja biorę te. Nie te to moje, jeden dół. Panie Bocku, niech pan im weźmie jeden, bo ja nie mam ręki. Dobrze. No, to będzie. To jest panie, panie wojewódzki. Teraz będzie trzeba panem o tym powiedzieć, że nie jedziemy do tego domu. Teraz powiem, może pan by powiedział. Ja? Wykluczony. Panie Janku. Tak. Gdzie panie jadą? No z nami. Do Zakopanego. No. Przecież nie jedziemy, to one nie jedzą. Ja. Nic, nic. Trzeba im powiedzieć, tak nie można. Niech pan powie. Ja? No. Ja nie mam serca. No panowie, nie możemy dłużej czekać, bo się zagrzejemy. Panie Tadku, bilety lecimy na dół. A bilety ma pan Bodzio. Ale nic podobnego, przecież w ogóle nie ma. No muszę być, bo strasznie mi gorąco. No niech pani już wychodzi. Tak, tak, my z panią Krysią lecimy po zaczniówkę. Pani Gaś, pani weźmie koniak bilety. Z panami spotykamy się na głowę. No to tak, panie Janecku, nie chcę pan głowy. Bilety do plecaka, bo nie mam ręki. Ale biletów w ogóle nie... Są bilety, są, że tak. To kretyn z tego pana pana. Proszę mnie, przepchnąć. Jak dobrze, no? Mam zdobywać góry i młodą piersią panie szatana. Panie Janku, tak? Panie Janku, dlaczego pan powiedział, że są bilety? A miałby pan serce, proszę pana, powiedzieć, że biletów nie ma? No? I wyszła głupia sprawa, z tą płyniem pora w lawas. Nie serca ktoś, zbyt wiele ma dla pań. To w życiu nie to, szlak się zawsze kończy tak. Wesołych świąt, afera bez dwóch zdań. Kiedy się zbierze osób parę i chce być z życia kilka spraw. Opisał Kleon czy kawałek. Bo czasem zrządza losu traf. Nie mała była dawka, no a ileż spraw się odłożyło na następny raz. La, la. Lecz ty się bracie ma i z nami podziesz się, czy chciałbyś czy też nie, świat się nie składa.